Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z krańców świata, gdzie zabieram Was w tym tygodniu. No z pewnością z zapowiedzi już wiecie, że będzie to orientalna, magiczna, starożytna Persja, która dzisiaj znana jest pod nazwą Iran. Słuchajcie, ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i mam przyjemność prowadzić dla Was to dzisiejsze spotkanie razem z moimi magicznymi i romantycznymi bardzo gośćmi, których będziecie mieli okazję poznać już za chwilę. Ale zanim rozpoczniemy, koniecznie dajcie znać w komentarzach, kto łączy się dzisiaj z nami, komu udało się dotrzeć. No i skąd się z nami, słuchajcie, łączycie, ponieważ wiem, że jesteście z całego świata, co jest bardzo motywujące do działania. Staramy się przesyłać Wam taką nutkę pozytywnej energii, ponieważ już niedługo, mam nadzieję, że ruszymy na podbój świata, a być może ktoś z Was planuje właśnie odkrycie Iranu i po naszej dzisiejszej rozmowie będzie już wiedział, czy jest to kierunek właśnie dla niego, czy też nie. A jak już zaczęłam mówić o podróżach, słuchajcie, wiecie i czytaliście, mam nadzieję, a jeśli nie, to zachęcam Was bardzo serdecznie do przeczytania artykułu o podróżowaniu w dobie pandemii, który napisałam między innymi dla Sukcesu po Poznańsku, więc staram się Wam, moi drodzy, powiedzieć, w jaki sposób trzeba się w tej chwili przygotować do podróży, ale też jednocześnie wysyłam Wam takie przesłanie, że podróżowanie w tej chwili jest możliwe. Więc zbliża się powoli wiosna, a wiosna to taki czas, kiedy lubimy odkrywać nowe miejsca, poznawać nowych ludzi, nowe kultury. Więc postaramy się Was zainspirować czymś ciekawym, więc koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę internetową www.skydreams.pl. Tam sporo inspiracji i obiecuję, że pojawi się wkrótce jeszcze kilka nowych, nad którymi właśnie aktualnie pracujemy. Więc moi drodzy, nie przedłużając, bo moi goście czekają już na to, żeby móc Was poznać i porozmawiać ze mną, sprawdźmy, czy możemy się z nimi połączyć. Dobry wieczór, Bartek, Gazel, jesteście z nami. Halo, halo, halo. Teraz na pewno nas słyszycie. Halo, halo. Słyszymy się dobrze. Ja Was, moi drodzy, słyszę, więc w związku z tym, że ja Was słyszę, więc mamy duży sukces, bo zorganizowanie takiego spotkania online z osobami, które mieszkają w Iranie, nie jest takie proste. I od tego może, słuchajcie, zacznijmy. Jeśli pozwolicie, ponieważ dostęp do niektórych portali społecznościowych jest i ten dostęp do internetu troszeczkę utrudniony w Iranie, więc powiedzcie, jak to wygląda na co dzień i trochę o tej Waszej romantycznej przygodzie, która sprawiła, że powstało coś tak niesamowitego, jak dwie gazele z Iranu, które, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie Wam dzisiaj przedstawiam. Bartek i Gazel. Dobry wieczór, moi drodzy. Salam. Salam, cześć. To niezwykłe, moja droga, ty mówisz po polsku, prawda? Tak jest, mówię po polsku. A powiedzcie, pochwalcie się, bo Bartek, czy to jest tylko i wyłącznie twój sukces, że twoja żona mówi w języku polskim? Czy miałaś okazję, słuchaj, nie wiem, uczyć się może na uniwersytecie? Opowiedz, jak to jest możliwe, że opanowałaś ten nasz trudny polski język, bo on jest trudny dla obcokrajowców. No, powiem, że to nie ma lekko z język polski, nie jest łatwy język. Ja na początku z Bartkiem rozmawialiśmy po angielsku. Dopiero jak przyjechałam do Polski, zaczynałam uczyć się języka polskiego na uniwersytecie na rok i wszystkie te trudne, dziwne rzeczy, jak dopełniać celownik, wiernik, takie rzeczy się nauczyłam. A po uniwersytecie, no to po prostu być na miejscu i cały czas korzystać z języka, czytać różne książki, coraz to jest lepiej. Tak jest. Fantastycznie, ja Ci gratuluję. Mąż pewnie to robi na co dzień, natomiast tak z boku, jak sobie patrzę, to naprawdę wiem, że to jest duże wyzwanie, ale też dzięki temu Ty możesz troszeczkę lepiej zrozumieć naszą kulturę, a jak przyjeżdżają do Was turyści, to jesteś w stanie im w naszym języku trochę więcej opowiedzieć o swojej kulturze. Więc jak się zaczęła ta Wasza przygoda z grupami, w ogóle z chęcią pokazania Iranu, który no, dla nas jest taki bardzo orientalny?
coraz bardziej popularny, bo mówi się o Iranie, ale nadal bardzo tajemniczy. To może zacznijmy od samego początku, co? Od naszej historii. Jak to się stało, że ja się tutaj znalazłem? No bo jesteśmy dzisiaj w Iranie, w mieście, w Kermanie, utożsamianym ze wschodem już Iranu to miasto jest. Jak to było? 2014 rok, pierwszy raz trafiłem do Iranu, więc jest już 7 lat. Przyjechałem tutaj autostopem. No, wsiadłem w pierwszy autostop w moim życiu i pojechałem z Polski do Iranu. W 5 dni znalazłem się w Iranie, przekroczyłem granicę. Miesiąc miałem czasu i na 3 ostatnie dni spotkałem gazelę. Spotkaliśmy się? Tak. W Shirazie. Jak Bartosz mnie widział, odpowiadał mi, jak ludzie w Polsce myślą o Iranie. Że wszyscy powiedzieli mu, ojej, gdzie ty chcesz polecieć, tam są terroryści, wybuchną ci w ulicach. Każdy facet ma 4 żon, a ty gdzie tam pojedziesz? Jak Bartosz takie rzeczy mi odpowiadał, ja byłam bardzo podziwiona, że co o nas myślą. My spokojnie tutaj w Iranie żyjemy i nie mamy żadnego pojęcia, że tak strasznie o nas myślą w Europie. Oczywiście teraz jest lepiej, więcej ludzi wiedzą o nas, tak jak powiedziałaś, ale nadal taki negatywny obraz jest o Iranie, że nie jest prawda. No, na całe szczęście, dzięki takim stronom internetowym jak wasza, czyli www.dwiegazelezIranu.pl, można się dowiedzieć troszeczkę więcej na temat kultury dzięki takim spotkaniom, waszym wystąpieniom, ponieważ relacjonujecie czasami też dla Onetu sytuację na bieżąco z Iranu, więc dzięki takim spotkaniom, rozmowom z ludźmi, bo moja droga, to co ci muszę powiedzieć, to jedna rzecz, która krąży, to oczywiście a propos tego, jak trzeba się przygotować do wyjazdu i do tego sobie zaraz przejdziemy, natomiast na pewno bardzo dużo mówi się o tym, że ludzie są niesamowicie przyjaźni. To jest cecha wspólna każdej chyba opowieści. Kilkoro moich przyjaciół miało okazję być w Iranie, zwiedzić. Część z nich bardzo szybko czuła potrzebę, żeby tam wrócić. Że czuła taki niedosyt swoją podróżą i taką, żeby tam wrócić. Natomiast słuchajcie, jak już sobie rozmawiamy, to z pewnością Iran to kompletnie inna kultura. I teraz Bartek, pytanie do ciebie, a zaraz wrócimy do gazet. Powiedzcie mi, jak ty się odnalazłeś w ogóle w kulturze Bliskiego Wschodu? To chyba nie było takie proste, co? Bo to kompletnie inna kultura od naszej polskiej, kompletnie inna religia. Czy ty miałeś jakiś kłopot taki, żeby zostać zaakceptowanym? Zresztą moja droga, ja to zaraz cię muszę zapytać, jak twój tata zareagował, jak ty powiedziałaś, że to jest mój narzeczony, chcę, żeby został moim mężem. No nie jest łatwo. Naprawdę nie jest. Przepaść jest ogromna między tym, jak funkcjonuje społeczeństwo w Polsce, w Europie, a jak funkcjonuje społeczeństwo irańskie. To, co na początku nie było takim problemem, po prostu rosło do skali ściany, mury nie do przeskoczenia w pewnym momencie, jak zaczęliśmy tutaj rozwijać biznes turystyczny, bo biznes w Iranie zupełnie nijak się ma do tego, jak prowadzi się biznes w Europie, tak? Czyli przykładowo, no, w Europie spotykamy się i dyskutujemy na temat interesów, tak? Gdzieś czasami wplatamy informacje zupełnie nie na temat, żeby zbudować jakąś lepszą relację. Natomiast w Iranie, proszę. Taki small talk. Tak, taki marketingowy small talk. Natomiast w Iranie to, słuchaj, to jest w ogóle na odwrót. To jest na głowie. I najpierw to musisz przejść ten pierwszy etap, to musisz trzeba mieć cierpliwość, świętą cierpliwość do Irańczyka trzeba mieć. I tą relację zbudować. I to wiesz, możesz siedzieć godzinę i gadać o takich rzeczach, które nie mają żadnego związku z tym biznesem. I dopiero jak ta wymiana uprzejmości załapie, to wtedy się dopiero gada o tym interesie. To jest bardzo trudne. Nie można Irańczykowi powiedzieć, słuchaj, ja ci płacę i to masz zrobić to, i to, i tamto. Jak tak mu powiesz, to tu jest to nie będzie biznesu. I on nie ma opcji, że on to zrobi. W ogóle jak śmiesz mi tak mówić? Nie bardzo, że mi płacisz.
jak śmiesz mówić mi, co ja mam robić? Ja wiem lepiej, tak? Taki brak szacunku dla tej kultury, prawda? Dla tych ludzi. No. Tutaj naprawdę trzeba bardzo delikatnie podejść do człowieka z wielkim, ogromnym wyczuciem zaprzyjaźnić się, nawet jak widzimy go pierwszy raz, rzeczywiście zaprzyjaźnić się, taką kurtuazję wykonać, długą zazwyczaj, i dopiero wtedy można ruszać z resztą. No to jest kwestia biznesu, no ale my się tym zajmujemy, pracując z hotelami w Iranie, pracując z kierowcami, z różnymi organizacjami, którymi współpracujemy, więc z tym się na co dzień spotykamy. Poza tym, jak tu się odnaleźć w Iranie? Poza tym to wszystko jest powoli, bardzo wolno. Ale zastanawiam się, Bartek, nad jedną kwestią, no bo ty jednak, nie wiem wprawdzie jaką religię wyznajesz oczywiście, to w kontekście gdzieś tam, no ale jednak jako obcy człowiek się pojawiłeś i są takie miejsca na świecie, które są bardzo otwarte. Ale z kolei z moich doświadczeń wielu lat podróży po Bliskim Wschodzie, na pewno nie są to zamknięte bardzo kultury, ale potrzeba tego czasu, o którym powiedziałeś, żeby zostać tak wpuszczonym i zaakceptowanym. To jest takie niesamowite, że jak z nimi się rozmawia, spotyka, to, że poświęcisz ten czas na tą rozmowę, na te tak zwane tematy dookoła, jak ty to ładnie ująłeś, to jest wyrazem też szacunku dla tej drugiej osoby, że ty masz czas z nią porozmawiać i w związku z tym, jak przejdziecie ten proces, to jest szansa i czas na to, żeby nawiązać jakiś biznes. Faktycznie to jest takie bardzo charakterystyczne, zauważyłam, dla krajów Bliskiego Wschodu. Ale słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, bo jednak Iran, tak jak wspomniałaś, Gazel, na początku, jest postrzegany zupełnie inaczej. Natomiast ja chciałabym, żebyście opowiedzieli o tym, jaki on tak naprawdę jest. Każdy z Was z własnej perspektywy, Bartek trochę w nawiązaniu do Polski, a Ty, moja droga, ponieważ jesteś w stanie nam to po polsku powiedzieć, ale to jest Twój kraj, to będzie nam niezmiernie miło, jeśli opowiecie o tym, jak to wygląda, bo faktycznie media bardzo często przedstawiają sprawę zupełnie inaczej, niż ona wygląda. No tak naprawdę ludzie tutaj są otwarci, żeby rozmawiać o wiele rzeczy. I nawet ludzie, które są bardziej religijne, oni też mają dystans i są otwarci na turyści, na obcokrajowce. Każda osoba, która tutaj podróżuje, mówi o tym, że jest bardzo ciekawy kontrast między to, co słyszą w mediach o Iranie, i zupełnie jest inaczej, jak tutaj przejadą, widzą młodzi, że zupełnie są na odwrót. I to jest bardzo ciekawe. Dla ci, którzy byli tutaj, to oni tak mówią mi o tym. No, nam się wyobraża co? Te czarne ubranie u kobiety, czyli czador, tak się tutaj nazywa, a dziewczyny w rzeczywistości są kolorowe, fajne, umalowane, mają włosy na wierzchu. Nie wszystkie, bo wiadomo, są też i dziewczyny, kobiety, które są religijne, ale to jest jakiś procent społeczeństwa, więc to jest obraz, który bardzo różni się od tego, co widzimy w mediach. Bo w mediach, jak jest temat Iranu, to pierwsze zdjęcie, które ląduje, to jest Down with USA. Takie kiedyś były napisy niedaleko ambasady, byłej ambasady amerykańskiej w Teheranie. No i kobiety oczywiście od stóp do głów odziane w czerń. Najlepiej jakiś facet jeszcze obok z wielkim wąsem w czarnej koszuli z groźną miną. To jest obrazek towarzyszący jakiemuś artykułowi na temat Iranu, czy to w telewizji, czy to w internecie, czy w prasie drukowanej. A jak się przyjeżdża tutaj, widzicie, jak Gazel jest ubrana, kolorowo, tak? Ma ładne wzorki, ma jasne kolory, tutaj ma czerwień, zieleń i tak dalej, ma szminkę na ustach i to jest całkowicie normalne i tak może sobie wyjść na ulicę. Musi co prawda zrzucić chustkę na głowę, ale to jest wszystko, nic więcej. No właśnie. Jak wspomniałeś o tym chustce, to jest też taki temat bardzo ciekawy w ogóle dla ludzi, którzy planują wyjazd do Iranu. Czy to oznacza, że to tylko dziewczyny z Iranu w ten sposób chodzą ubrane, czy turyści, którzy przyjeżdżają do Iranu, turystki, też są zobligowane do jakiegoś
konkretnego ubioru, na temat ubioru, jakbyśmy mogli chwilę porozmawiać, bo to jest chyba taki temat, który wiele osób bardzo ciekawi i jednocześnie też trochę stresuje, że nie wiem, będę musiała być cała, tak jak Bartek mówisz, pozakrywana na czarno, tylko nie wiem, jakieś takie okienko małe na oczy, no i ewentualnie wtedy będę mogła wyjść. Więc jak to wygląda, słuchajcie, w kontekście podróżowania kobiet po Iranie i tego ubioru, tego obowiązkowego stroju, czy jest coś takiego, nie wiem, tak jak na przykład w Emiratach Arabskich, żeby wejść do meczetu, oczywiście nie do wszystkich meczetów można wejść, ale do tych, do których można wejść, to trzeba być ubranym, trzeba mieć faktycznie zasłonięte nadgarstki, kostki u nóg i trzeba mieć chustę na głowie. A jak to wygląda w Iranie? Chustka musi być, bo to jest prawo, ale ta chustka jest naprawdę na luzie gdzieś tam z tyłu na głowę, a Iranki tak żartują, że skąd można znaleźć, kto jest turyst? Te kobiety, które bardzo są ukryte i tylko twarz im widać, to są turyści, a nie Iranki. Ja specjalnie właśnie przygotowałam swoje szali, że pokazać, jak to się ubiera. To na przykład, no, robi się na połowę i to daje się tak gdzieś tam na głowę. Jeszcze można zamykać część włosy, żeby szalik wytrzymał się na tą część włosy, jakiś kwiatek albo coś. I ten szalik ładnie będzie leżał na ten kwiatek, a nie na włosy. Mówimy oczywiście no o takiej spince kwiatku plastikowym, takim dużym, który będzie podtrzymywał i włosy, i tą chustkę. Na dobrze, że ciebie mamy, Bartek. Żadnych róży nie trzeba zrywać. No, o to mi chodziło. I właśnie to jest tyle. Można tak po prostu i to jest wszystko. Po odjęciu, okay. O właśnie, widzicie, słuchajcie, zobaczcie, wszystkie włosy są na wierzchu. Twarz widać, chustka tutaj pokazuje. Dekoltu nie można pokazać w Iranie, ale pokazuje ubranie, włosy, które spływają. Ta chustka czasem spada i idzie się po mieście po prostu tak i się nic nie dzieje, jest okej. Okay. No dobra, natomiast, ale powiedzcie mi jedną rzecz. No, powiedzcie mi jedną rzecz, no bo wy jesteście młodzi, tak? Więc wiadomo, że młodzi czasami się buntują albo jest inaczej, ale czy starsze Iranki też w ten sposób chodzą? One nie są całe, że tak powiem, zakwefione, czy nie wiem, jakiego innego słowa może używacie, ale... Wiesz, jest bardzo zróżnicowane. Możesz spotykać kobiety, które naprawdę wierzą i tylko twarz im widać i są kobiety w wieku mojej mamy, że mniej więcej tak, jak ja się ubierają. Może troszeczkę bardziej stonowany ubiór, no bo to jednak jest osoba już około 50. Tak, ale wiesz, bardziej... Cokolwiek chcesz. Tak, ale na luzie, czyli jak to z tymi na przykład rękawami, jeszcze wracając do tych meczetów, no turystki muszą tak samo jak wszystkie Iranki stosować się do tego prawa szariatu, a to prawo wymaga tego, żeby się kobieta zakrywała, żeby się nosiła skromnie. Taka zasada hedżabu to jest po prostu, żeby nosiła się skromnie, ale to też dotyczy mężczyzn. Także nie działa to tylko w jedną stronę. Mówi się tylko oczywiście o kobietach, bo te kobiety są bardziej zakryte. Natomiast mężczyznom również mężczyzna nie może na przykład nosić krótkich spodni. Tak, bo to jest obraza, no niefajne. Coraz częściej można spotkać w mieście chłopaków, szczególnie gdzieś na południe, jak jest ciepło, czy tam na wyspie Keszm, czy to jest Zatoka Perska, w krótkich spodniach. No tutaj naprawdę gorące temperatury, wysokie temperatury powodują, że nie da się tego wytrzymać i na luzie zakładają, ale nie można taki stroju nigdy w życiu wejść do obiektu kultu religijnego, czyli do meczetu, do Emamzade, czyli do mauzoleum na przykład w takim stroju nie wejdziemy. Nie można nosić koszulków bez rękawów, mogą być t-shirty, nie musi być wcale koszula z długim rękawem, ale musi być taki przynajmniej krótki u mężczyzny, tak? To są też pewne normy, których należy tutaj przestrzegać, a jak nie będziemy ich przestrzegać, to nam ktoś zwróci uwagę. Mm-hmm.
Okej. Okay. A jest taka instytucja jak policja, która sprawdza. W różnych krajach są takie policje. Na przykład rozmawiając z koleżanką Olą z Arabii Saudyjskiej, oni mają dywizję policji, która jest odpowiedzialna za sprawdzanie, w jakich strojach się chodzi po ulicy. Tam też się to mocno poluzowało, bo faktycznie, tak jak Bartek wspomniałeś, dwa takie kraje, które w Polsce są przedstawiane, prezentowane jako takie właśnie w ogóle zamknięte dla turystów, że tam nie mogą przyjeżdżać, a jak już pojadą, to w ogóle prawie nie mogą wychodzić, kobiety nie mogą same podróżować i tak dalej. To jest właśnie Arabia Saudyjska i drugim krajem jest Iran, chociaż ponieważ już trochę turystów tam wyjechało, to ta nasza świadomość też się pogłębia i coraz więcej wiemy na ten temat. No właśnie, ale słuchajcie, wspomniałaś o takim wątku związanym z pogodą. Jak to wygląda w Iranie? Przez cały rok? Jakie są pory roku? Jakie są temperatury? Jaka jest teraz temperatura? I kiedy najlepiej pojechać do Iranu? Iran to jest ogromny kraj. Żeby sobie to zobrazować, Polska nie jest wcale taka mała. Jak ktoś przyjechał z południa na północ, mieszka na Śląsku czy nad morze, jechał w górę albo nad morze, to wie, że to wcale nie jest tak blisko. Szczególnie licząc jeszcze te nasze polskie autostrady, których nie ma. Oj, Iran jest coraz więcej. 5 razy większy niż Polska. Ponad 5 razy większy niż Polska. Można sobie wyobrazić, to jest naprawdę ogromny kraj. Przy istniejącej infrastrukturze, która jest bardzo dobra. Drogi są asfaltowe, doprowadzone praktycznie do każdej wioski. Z wyjątkiem pewnych rejonów Iranu, jak na przykład Beludżystan, ale tutaj względy polityczne o tym decydują, więc tego nie będziemy poruszać, to ten asfalt jest wszędzie. Są autostrady szerokie, 3-4-pasmowe, w Teheranie nawet 6 pasów w jedną stronę, to jest całkowicie coś normalnego. I ta pogoda zmienia się wraz z tym, jak się przemieszczamy. Głównie z południa na północ, ponieważ południe to jest wybrzeże Zatoki Perskiej i to jest wybrzeże Zatoki Omańskiej, wybrzeże Makran. Lato jest... To jest piekło. To jest po prostu piekło. Temperatura odczuwalna powyżej 55 stopni Celsjusza. To jest taki standard w tamtym rejonie. Więc w lato na pewno tam nie powinien się zapuszczać turysta. No chyba, że chce sprawdzić, poczuć, co to znaczy naprawdę ukrop, bo słupek termometru nie pokaże więcej niż 37 stopni. Ze względu na obecność, bliskość morza. Natomiast temperatura odczuwalna, wilgotność powietrza, która na to wpływa, to jest po prostu zabójstwo. Ale kontrastowo, jedziemy na północ, jedziemy w góry Alborz, po polsku nazywane Elburz, i tam wspinamy się wysoko i tam będzie zimno, w nocy będzie poniżej zera. Tak, czyli możemy się z jednego krańca Iranu przenieść na drugi, przelecieć samolotem. Tego oczywiście nie polecamy robić, bo to jest dosyć niebezpieczne w Iranie. Natomiast jeśli ktoś by chciał, to tak można zrobić i pójść w góry, gdzie będzie chłodno. Okolice Tabrizu, czyli północny zachód Iranu, to są troszeczkę cieplejsze rejony niż Polska. Czyli ta różnica temperaturowa nie jest duża. Trochę cieplej jest niż w Polsce. Więc to jest ogromny kontrast. Oprócz tego, Iran nam się kojarzy wszystkim z pustyniami, jakąś jedną wielką pustynią, najlepiej piaszczystą. No nieprawda, bo pustynie w Iranie, ten kto był, to piaszczystych jest stosunkowo niewiele, a przynajmniej niewielką powierzchnię Iranu, bardzo niewielką powierzchnię Iranu zajmują. Pustynie kamieniste, takie po prostu miejsca bez wody. Po persku to się nazywa biabun, czyli biab, czyli coś bedune ab, bez wody. To jest pustynia i wcale nie musi być tam piasku, po prostu ma nie być wody. Będą jakieś porosty suche i większość terenu Iranu wygląda tak. Ale znowu jak pojedziemy na północ, przekroczymy ten łańcuch górski Alborz i będziemy nad Morzem Kaspijskim, to od Morza Kaspijskiego aż po wierzchołki gór 3000-4000 metrów, no może 3000 metrów nie, ale do 2200 metrów na północnych stokach gór Alborz mieści się najprawdziwsza dżungla. Dżungla. Tak? To są rzeczy, których sobie my w Polsce nie zdajemy sprawy, że Iran ma najprawdziwszą dżunglę i powiem więcej, Iran ma las deszczowy. Tak? Najprawdziwszy las deszczowy można odwiedzić w Iranie. To jest oczywiście nie taki las deszczowy, jaki znają niektórzy z Azji Południowo-Wschodniej czy z Amazonii,
Natomiast jest to las deszczowy, w którym bardzo dużo wody deszczu spada w ciągu roku. Okej, okay. No dobra, to teraz w takim razie, wiemy, że jest różnorodny kraj. Przede wszystkim dziękuję za to porównanie, bo to najfajniej działa na wyobraźnię w kontekście porównania powierzchni Polski, czy tam powierzchni danego kraju do Polski. Tu już wiemy, że Iran jest ponad pięciokrotnie większy od Polski, no więc też tych stref klimatycznych jest sporo. Natomiast dla osoby, która chciałaby rozpocząć swoją przygodę z Iranem, no bo zgodzicie się chyba ze mną, że nie da się pojechać raz do Iranu i odhaczyć tego kraju jako już, że tak powiem, poznanego i że tak powiem, nie ma takiej opcji. Mamy takie grupy, które mówią po wyjeździe, po powrocie do Polski, że wszyscy chcą wrócić do Iranu, rozumiesz? Wszyscy z grupy, to najlepiej świadczy o tym, nie my, Iran, że Iran jest po prostu tak ciekawym, niesamowicie złożonym krajem, w którym jest tyle do odkrycia. Pojedziemy na wschód Iranu, czyli wzdłuż granicy na przykład z Pakistanem czy Afganistanem i to jest zupełnie inny Iran niż ten Iran, który ogląda 95%, 98% turystów, czyli centrum Iranu, wyżyna irańska, te największe miasta, jak Shiraz, z którego Gazal pochodzi, jak Kerman, w którym teraz jesteśmy, chociaż tu też się bardzo niewielu turystów pojawia, bo jest dosyć oddalony od tego standardowego, klasycznego szlaku, jak Teheran, jak Esfahan, jak Jazd, który jest położony na pustyni, który jest bardzo piękny. Tak? Pojedziemy na wschód i jesteśmy mentalnie raczej w Afganistanie, w Turkmenistanie, w Pakistanie. To są tamte rejony, to wiesz, to... Ja to rozumiem, to słuchajcie, żebyśmy nie... Jeszcze pozwolę sobie dokończyć. Te wyobrażenia, które mamy o Iranie, zanim przyjedziemy do Iranu, gdzie są? Tam na wschodzie. Ten Iran na wschodzie pozostał jeszcze taki, jak my sobie wyobrażamy, że on jest przed przyjazdem do Iranu. Okej, dobra. Dziękuję, że to powiedziałeś, bo to ważne w tym wszystkim. Natomiast tak, żebyśmy się nie zgubili. Już wiemy, że Iran jest dużym krajem. Więc słuchajcie, jakbyśmy mieli zacząć podróż, bo zwykle pierwszy kontakt nasz z Iranem to Teheran, tak? Czy jakoś inaczej można... Chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, jak wy, mając tak przeogromne doświadczenie i wiedzę o tym kraju, co byście polecali tym osobom, które chciałyby tą przygodę zacząć? Skąd w ogóle zacząć i tak naprawdę w jaki sposób możemy się dostać do Iranu i jakie, oczywiście przedpandemiczne, bo w tej chwili Iran, podobnie jak wiele innych krajów, nie jest dostępny dla turystów, ale miejmy nadzieję, że już wkrótce się otworzy, więc jakie trzeba spełnić wymogi, żeby w ogóle wjechać do Iranu i gdzie polecacie zacząć swoją przygodę, jak się dostać do Iranu? No, jak lecimy do Iranu? Lecimy samolotem najlepiej. My mamy swoje doświadczenia z liniami lotniczymi i możemy powiedzieć, co polecamy, czego nie polecamy. No, na pewno warto skorzystać z najlepszych linii lotniczych. Naszym zdaniem Katar, zdecydowanie Katar. To są najfajniejsze linie, które nie odwołują lotów, które pozwalają na naprawdę przetasowanie daty, zmianę, na cokolwiek nam się podoba, szczególnie teraz przy pandemii. Także elastycznie można sobie dopasować tą podróż. Austrian latał i Lufthansa do Iranu, są dwie bardzo fajne inne linie, które latają, a cała reszta my zdecydowanie mówimy nie, bo nie można na nich polegać. Nawet na Turkish Airlines, z którym mieliśmy bardzo niefajne doświadczenia, no niestety, nie mówiąc już o Ukraine International Airlines, no to też są nieciekawe linie. Ląduje się zazwyczaj w Teheranie, czyli większość grup, które przelatują, nie tylko naszych, ale i innych firm konkurencyjnych, lądują w Teheranie. No i Teheran, no zazwyczaj zaczynają właśnie od Teheranu. Ja mówię, że Teheran to jest ofiara własnej popularności. Co to znaczy? To jest przereklamowany, zatłoczony? Tak, każdy słyszał o Teheranie, każdy chce ten Teheran zobaczyć. No i co? No i zobaczył, no. I stracił uwagę. Bartek jest takim Bangkokiem trochę, że pierwszy nasz kontakt z Tajlandią to często przy liniach rejsowych, to jest właśnie Bangkok. Trzeba zobaczyć, no bo jest znany z wielu punktów turystycznych, ale z kolei jak już ktoś go poznał, to wie, że
Okej, okay, na chwilę zobaczyć i ruszać dalej, tak żeby poznać tak naprawdę piękno Tajlandii w innych miejscach. Czy tak samo jest właśnie z Teheranem i z Iranem? Nie byłem w Bangkoku, ale byłem w innych stolicach Azji Południowo-Wschodniej. Wiesz, no, tam to rzeczywiście jest, jest egzotyka w tych miastach. Natomiast Teheran, no nie ma tej egzotyki. Jak ktoś chce zobaczyć egzotykę, no to trzeba jechać do tych miast oddalonych od Iranu troszeczkę na południe. No, jakiekolwiek najbliższe duże miasto będzie ciekawsze niż Teheran. Teheran to jest po prostu jedna wielka, no, betonowa dżungla. Ogromna, 9 milionów ludzi w samym Teheranie mieszka, zanieczyszczona, zabudowana brzydkimi budynkami. Korki są, no, korki, w korkach spędza się ogromną ilość czasu, jak chce się z jakiejś atrakcji przejechać do innej, więc to jest czas zmarnowany. No i my z zasady staramy się Teheran omijać, chyba że na przykład zabieramy turystów na wschód, na grupę mamy na wschód, i wtedy pokazujemy ten kontrast ogromny, czyli tego starego Iranu, i potem wskakujemy do Teheranu, i tutaj są dziewczyny z fioletowymi włosami. Kolczyki w nosie gdziekolwiek. Czasami na ulicach chustek nie zakładają, palą papierosy. Wiesz, no są takie miejsca w Teheranie. Homoseksualizm w Iranie jest zakazany. Nie wolno. Ale są takie miejsca w Teheranie, jest taki park, gdzie wszyscy wiedzą, że spotykają się homoseksualiści, i to nie jest zabronione w żaden sposób przez państwo. Nikt tego nie blokuje, nikt tego nie zatrzymuje. Czyli rząd wie, że jest takie miejsce, że tam przychodzą, tam się spotykają, tam znajdują partnerów, tam wymieniają się kontaktami, ale homoseksualizm jest B i nie wolno w Iranie. Czyli wiesz, ten kontrast. Przyjeżdżasz z wioski, tam facet przed chwilą jeździł na osiołku, mignął ci tutaj w takim stroju szalwarkami, na przykład jak przyjechałeś z Baludżystanu, czyli takie luźne spodnie, najczęściej białego lub kremowego koloru, i taka kurta, taka do kolan luźna, i widzisz, jak przejeżdża przed chwilą obok ciebie na osiołku, a teraz spadasz do Teheranu i widzisz takie coś, i wiesz, i to burzy w ogóle wyobrażenie. Dokładnie. Jeśli chcemy pokazać Teheran, to robimy to od tej strony. No wiadomo, to proszę. Na zasadzie pewnych kontrastów i pokazania. Tak, na zasadzie tych kontrastów, takiego wow, że wiesz, no nam też zależy na tym, żeby ci ludzie przyjechali drugi raz do Iranu, więc musimy ich w jakiś sposób zachęcić, że ten Iran to nie jest tylko to, co przed chwilą zobaczyli, takie zacofanie, nie, no ale to nie jest ten Orient taki naprawdę pełną parą, ale to też jest nowoczesność całkowicie, i te wszystkie duże miasta w centralnym Iranie od północy na południe biegnąc, to jest właśnie takie pewne odniesienie do Teheranu, bo tam te wszystkie rzeczy też się spotyka, ale nie tak zagęszczone jak w Teheranie. W Teheranie trzeba zobaczyć pewne miejsca, no jak już się tam jest, to na pewno wieża Azadi, czyli taki no, symbol Teheranu, przynajmniej na fotografiach, jeszcze zbudowaną za czasów ostatniego szacha, której nazwę przemianowali po rewolucji islamskiej na Wieżę Wolności. Ambasadę, byłam ambasadę amerykańską, skąd murale są znane na całym świecie. No i fajnie też spróbować kuchni w Teheranie, bo można tutaj wiele ciekawych rzeczy znaleźć. No dobra, są dwa wątki, słuchajcie, o które muszę zapytać w trakcie czekania. No tak, tam nie jedźcie, tam nie jest ciekawie. Słuchajcie, powiedzcie tak, przede wszystkim, jak się poruszać po Iranie? Można, jak wy lubicie się poruszać. Wspomnieliście coś tak ciekawie a propos samolotów, że nie polecamy do końca. Podejmować ryzyko. Zacznijmy od tego przemieszczania się. W jaki sposób? To jest przeogromny kraj, więc jak nie samoloty, to jak, słuchajcie? No, najlepiej są busy. Busy. W Iranie są luksusowe busy na długich dystansach dostępne. Można sobie bilet kupić na terminale autobusowym. Najlepiej to zrobić oczywiście z wyprzedzeniem, szczególnie w okolicach weekendów i świąt, na kilka dni co najmniej, żeby takie miejsce mieć zapewnione. Wygodny autobus, można sobie nogi ładnie wyprostować, nie dotykając siedzenia przed nami, pod warunkiem, że nie jesteśmy zbyt wysocy oczywiście, to wszystko ma pewne granice.
więc autobusami można się przemieszczać. Ale oprócz tego są też pociągi. Na pociągi trzeba kupić bilet jeszcze wcześniej, bo te wyprzedają się dużo, dużo szybciej. No i pociągi w Iranie są bardzo fajne, bardzo wygodne. Co prawda ta sieć kolejowa nie jest bardzo rozwinięta, ale dla użytku turysty, który przyjeżdża po raz pierwszy do Iranu, czyli zakładamy, że jedzie na tą trasę taką klasyczną, te miasta największe, najładniejsze Iranu, no to pomiędzy nimi jest w stanie się przemieścić fajnie pociągiem. One są wolniejsze niż autobusy, ale jest zdecydowanie, zdecydowanie wygodniej i bezpieczniej, no bo jeszcze trzeba dodać bezpieczeństwo na drogach w Iranie, no bardzo wiele do życzenia pozostawia. No dobra, a tak ogólnie, słuchajcie, w kontekście bezpieczeństwa, bo to jest też taki temat i wątek, który oczywiście od zeszłego roku chyba jeszcze bardziej się przewija, ale to te względy bezpieczeństwa inne. Natomiast tak generalnie, czy Iran jest krajem bezpiecznym dla turystów? Czy kobiety mogą same podróżować, czy muszą w towarzystwie mężczyzn? Jak to w ogóle wygląda z kwestią bezpieczeństwa? No oczywiście Iran jest bardzo bezpieczny kraj. I dużo osób, które było w wiele krajach i też było w Iranie, to oni powiedzą, że Iran jest jedynym z najbardziej bezpiecznych krajów, w której byli. Kobiety też mogą tutaj podróżować bezpiecznie. Samodzielnie, to trzeba dodać, samodzielnie. To jest jeden z mitów o Iranie, że wiesz, wczoraj ktoś też transmitował o Iranie właśnie, nasza konkurencja, bardzo śmieszne to było. Ale wpadłem na to, że na Facebooku mi się pokazało, na Facebooku, który w Iranie jest zablokowany, ale mi się pokazało, że właśnie jest też taki wywiad i tam było też poruszone, przewodnik, nasz znajomy, powiedział, że mit jeden z Iranu to jest ten, że na przykład kobiety nie mogą nosić sandałów, tak? To jest tak samo z tym mitem, że kobiety same nie mogą jechać do Iranu, że tego się odradza, nie? Więc to jest bzdura, to można włożyć między bajki. Iran jest niesamowicie bezpiecznym krajem dla samotnej kobiety, która podróżuje. Wiadomo, jak ktoś podróżuje bez głowy i robi głupoty, to jakikolwiek to kraj nie będzie, to coś się może przydarzyć, ale pod względem tego, jak turysta jest traktowany w Iranie, jaką opieką go Irańczycy otaczają, jak bardzo zwracają uwagę na to, żeby mu tutaj się podobało, żeby mu się nic złego nie przydarzyło, żeby mu wody nie zabrakło na przykład. Słuchaj, masz wodę, taką chcesz łamaną angielską, chcesz pistację, chodź na ciastko, masz tutaj chleb, masz, jedz ogórek i pomidor i ser do tego. Wszystko masz, no, ale słuchajcie, jak dbają o ciebie. Bartek, ale jak reagują na to Polacy, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do aż takiej gościnności, otwartości i zaraz wydaje nam się, że coś się za tym kryje. Oni nas gdzieś chcą wciągnąć i z pewnością coś się za chwilę pojawi. To zależy od turysty, to zależy od podróżnika. Jak ktoś przyjeżdża do Iranu, kurczę, no wystraszony i nie wie, co tutaj będzie i jedzie na tym micie terroryzmu, no to będzie niefajne dla tej drugiej strony, tych Irańczyków. Dlatego przed przyjazdem do jakiegoś kraju, no nie tylko Iranu, po prostu trzeba poczytać, trzeba się dowiedzieć, a nie kupuję bilet, jadę do Iranu, no zobaczymy jak będzie, wow. Nie? Trzeba przeczytać, trzeba wiedzieć, dobrze mieć przewodnika. To dobra, a słuchajcie, powiedzcie jedną rzecz, bo kolejny wątek, trzeba przeczytać. Ja też się z tym w 100% zgadzam. Dołożyłabym do tego to, o czym powiedziałeś jeszcze przed chwileczką, czyli lokalny przewodnik. To jest absolutnie bezcenny skarb, którego no, na tyle wartościowy, że tego się nie da ani doczytać gdzieś, ktoś, kto żyje w danym miejscu, więc ja jestem na pewno ambasadorem mówienia, choćby zwiedzania nawet miast w Polsce. Słuchajcie, mnie znacie z tego. Wszyscy, którzy nas słuchają, to wiedzą, że ja zawsze polecam skorzystać z opieki lokalnego przewodnika, bo on zawsze zna niuanse, on zawsze wie, gdzie zabrać na coś dobrego do jedzenia, do czego za chwilę przejdziemy, ale też poprowadzi nas bezpiecznie przez miejsca i przede wszystkim, słuchajcie, dzięki takiej opiece przewodnika nie przegapicie tego, co jest największą atrakcją danego miasta, kraju, bo oni doskonale wiedzą, co warto zobaczyć i dlaczego. Powiedzcie mi, słuchajcie, taką bardzo ważną rzecz. Dla kogo jest Iran?
gdzie szukać informacji o Iranie? To jest drugie ważne pytanie, bo powiedziałeś o tym, że warto poczytać, więc czy jest jakieś takie kompendium wiedzy, jakaś książka, którą moglibyście polecić? A drugie pytanie, moja droga do ciebie, dla kogo jest Iran? To może o książkach, ja powiem i będę cicho, a potem już będziemy mówić kazań znów. Tutaj pogadamy chwilę, super. Wiesz co, no, przykro to mówić. Może ktoś będzie z polskich autorów, przewodników to oglądał, ale nie polecamy polskich przewodników, niestety. Jeśli ktoś chce, mówimy o książkach, nie mówimy o osobach, przewodnik dobry, to no tutaj będę faworyzował te marki jednak angielskojęzyczne, czyli absolutnie najlepszy przewodnik po Iranie i po większości, moim zdaniem, krajów na świecie, to jest Brat. Zdecydowanie taką książkę warto przeczytać, która wprowadzi i troszeczkę w historię, i troszeczkę w kulturę, i o tym, co się wydarzyło w przeciągu tych ostatnich 42 lat od rewolucji islamskiej i ten proces transformacji z Persji, która była, no, którą rządził szach, do Republiki Islamskiej. Oprócz tego warto przeczytać książkę Polskie pozycje, to zdecydowanie Szachin Szach. Puńcińskiego, który w dalszym ciągu nie traci na aktualności. Czwarty pożar Teheranu również. To są takie pozycje, które mogę w języku polskim na pewno polecić do przeczytania. W języku angielskim jeszcze All the Shah's Men, czyli Wszyscy ludzie szacha, też traktujące o tych wydarzeniach, które doprowadziły do rewolucji islamskiej w 1979 roku. Co do przewodników jako ludzi, to też jest ważna informacja. My znamy od podszewki niestety system kształcenia przewodników lokalnych w Iranie. No i tutaj też, nie przebierając słowa, będziemy odradzać. Po prostu, żeby przewodników irańskich nie zatrudniać tak po prostu z ulicy, tylko dobrze sprawdzić, jakie są referencje na takiego człowieka, ile on pracuje w tym biznesie, czyli jaką ma wiedzę, bo naprawdę potrafią takie głupoty opowiadać, że głowa mała. Na przykład, że w Persepolis to, wiesz, zostało przez muzułmańskie cesarstwo zbudowane. No, takie rzeczy się słyszy, no, wiesz, no, to po prostu szaleństwo. Jakieś 2500 lat temu, gdzie tutaj do proroka Mohammada kilkaset... Ja wiem, ale wiecie co, to dotyczy po prostu wielu miejsc. Nie? A na całe szczęście żyjemy w czasach, kiedy jest internet. No u was to, że tak powiem, selektywnie pewne rzeczy, z pewnych rzeczy można korzystać, no ale my w Polsce mamy dostęp do szerokiej gamy różnych portali, więc tą radę Bartka naprawdę, słuchajcie, przekazuję i bardzo wam polecam, bo w dobie internetu możemy poszukać i sprawdzić i skontaktować się po prostu wcześniej. Ja mam oczywiście polecam dwie gazele z Iranu jako najlepszy kontakt, ale jak są tacy, co wiedzą zawsze lepiej i chcą poszukać, to oczywiście szukajcie, ale zróbcie to, co Bartek polecił, czyli sprawdźcie referencje takiej osoby. No dobra, ale dla kogo ten Iran w takim razie? Ja myślę, że Iran jest dla osób, które są otwarci z tego względu, że chcą poznać inną kulturę. Tutaj jest bardzo dużo ciekawych rzeczy kulturowe, że trzeba tutaj przeżyć, dotknąć, żeby tego rozumieć. Na przykład jest lokalna kultura Tarów i tego nie da się do żadnej innej języki tłumaczyć. To jest tak, że Irańczycy bardzo postarają, żeby robić wszystkiego, żeby nie uranić drugiej osoby uczucie. Ja tylko pozwolę sobie w międzyczasie dodać, że to jest to, od czego zaczęliśmy rozmowę, czyli na przykład te biznesowe relacje, to jest też rodzaj tarofu, który się wymienia na początku. To w każdej dziedzinie życia się w Iranie odbywa. Na przykład jesteś w taksi i chcesz płacić, a nie możesz jako kierowcę od razu powiedzieć, że no to kosztuje tyle, bo nieładnie od razu rozmawiasz o pieniądzach. Więc co mówi się najpierw, że to nie ma twojej warty, to dla ciebie za darmo, a ty chcesz płacić, wiesz, że to jest tarów i musisz płacić. Powie, że nie, ja naprawdę bardzo chcę płacić, proszę mi powiedz, ile to kosztuje. I to wtedy dopiero pan kierowca powie ci, ile to kosztuje naprawdę.
I jeżeli nie znasz na takie drobne rzeczy, no to przylecisz do Iranu i szczęśliwie wracasz, że... Wydałem 5 zł, słuchajcie, takie są rzeczy w internecie, że w sumie to byłem wszędzie, wszystko widziałem i żadnych pieniędzy ode mnie nie chcieli. Zapraszali do restauracji, wchodziłem do restauracji, nie płaciłem. Wchodziłem do domu w Irańczyku, wszyscy mnie zapraszali na obiady i na kolację. To też oczywiście jest tarow, tak? Czyli ja mówię, słuchaj, przyjdź do mnie do domu. Zapraszam ciebie. Pierwszy jakiś taki człowiek spotkany na mieście, bo obcokrajowiec, nowa twarz, no więc dla niego tarow to naprawdę trzeba zrobić, pokazać tą naszą irańską gościnność, tą fajną twarz, że jesteśmy tacy mili, ale ten turysta powinien wiedzieć, że to jest tarow. I powiedzieć, nie, dziękuję, nie mogę. No. Wtedy może ponowi ten tarow i on powie, nie no chodź na obiad, no zapraszamy cię, słuchaj, wszystko już jest gotowe. Oni 50 kilometrów od domu, ale słuchaj, wszystko jest w domu gotowe. Zapraszamy na obiad, jedziemy naszym autem i potem cię odstawimy z powrotem na przykład do Esfahanu, tutaj na ten sam plac, na którym jesteś, na Krzyżu Han. Zjesz sobie, zobaczysz naszą wioskę, pogadamy sobie łamaną angielszczyzną, pouśmiechamy się i będzie fajnie. I ty dalej musisz najczęściej drugi raz podziękować, że nie, nie, nie. I tym za trzecim razem zwykle się okazuje, czy ten tarow był prawdziwy, czyli czy rzeczywiście ta osoba miała w zamierzeniu się zaprosić, czy to właśnie był tylko tarow. I to jest jeden z przykładów. To się we wszystkim w Iranie odbywa. Ten tarow jest wszędzie obecny. Jakiś inny przykład, Gazal, masz? Tak. I to ma jakiś inny aspekt też. Na przykład ktoś zaprosi ci jako gość u siebie i ty nie możesz płacić pieniędzy za to, bo on będzie obrażony, więc to jest takie grę, żeby wiedzieć, gdzie co masz robić, żeby nie uranić drugiej osoby uczucie. Poza tym na przykład jesteś w aucie z znajomymi, ten, który siedzi z przodu, mówi do tych, którzy są z tyłu, że przepraszam za moje plecy, bo ja nie mam innej możliwości, żeby inaczej siedzieć. Przepraszam, że jestem do ciebie zwrócony plecami. Słuchaj, siedzisz z przodu w aucie i mówisz do kogoś, kto siedzi z tyłu. Przepraszam, że siedzę do ciebie odwrócony plecami. No ale no, jak ma siedzieć, no? A ci, którzy siedzą z tyłu, odpowiadają, ale kwiatek nie ma przodu ani tyłu. Rozumiesz? Taka, cały czas taka wymiana uprzejmości, taka kurtuazja. No i to nie jest koniec. I znowu tam odpowiadasz, ale za kwiatkiem jest ogród kwiatków. Piękne. Tak, z tym tarofem. Wiecie co, ale to od razu mi się nasuwa coś takiego, no bo łatwo w tym wszystkim, nie znając tych zasad, popełnić pewne faux pas. I teraz, czy wy macie taki jakiś, nie wiem, niezbędnik 5 czy 10 porad dla tych, którzy się wybierają do Iranu, na co zwrócić uwagę i przede wszystkim też w jakim języku, bo w jakim języku te uprzejmości się dzieją i powiedzieliście o tym, że można niekoniecznie w dużych grupach, raczej wy w ogóle polecacie w mniejszych grupach podróżowanie, ale właśnie podróżuję, w jakim języku się mogę dogadać i na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę, żeby przyjeżdżając no nie zrobić komuś przykrości. Już powiedzieliśmy sobie o tej wymianie, czyli my to tak trochę w Polsce nazywamy takim targowaniem się czasami, ta wymiana, wy to ładnie nazywacie wymianą uprzejmości, ale Polacy niestety często, mówiąc o krajach arabskich, zaczynając od Egiptu, gdzie większość przygód z krajami arabskimi się zaczyna dla nas Polaków, to oni mówią, Boże, ciągną do tych sklepów, jak już wejdziemy, to nie gadają, ciągle coś tam od nas chcą i tak dalej. Dla nas to jest zupełnie inny rodzaj kultury, ale jest przeuroczy. Mi się przede wszystkim cudownie kojarzy z Marokiem, gdzie to jest takie dużo delikatniejsza jest ta forma tej całej rozmowy, gdzie przychodzi się do sklepu, dostaje się herbatkę, siada się i właśnie też ten wyraz szacunku dla tego sprzedawcy, że ja spędzę z nim czas, porozmawiam, on zapyta skąd ja jestem i to trwa. Ten cały proces zakupowy, Bartek, trwa trochę dłużej niż my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, więc słuchajcie, na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę i w jakim języku w ogóle możemy się porozumiewać w Iranie? Ja muszę skorygować najpierw to, co powiedziałaś o krajach arabskich, bo Iran to nie jest kraj arabski, jak tak powiemy, Iran się bardzo obrazi. I tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, że Iran to jednak, wiesz, to oni są dumni, że oni są Persami. Tych Persów to jest oczywiście tam tylko jakiś procent w Iranie, bo mamy tutaj różne inne mniejszości etniczne. Natomiast obrażają się, jak ktoś powiedziałby przez przypadek, że oni są
Arabami. Co trzeba wiedzieć? No ten tarot, to jest taka bardzo... trzeba być na to wyczulonym, że ten tarot po prostu będzie się na każdym kroku zdarzał. No i nie czuć zmęczenia tym tarofem. Iranie mówią hastenabashit, to też warto się tego nauczyć. Hastenabashit, czyli nie czuj zmęczenia. To jest też taki element uprzejmości, który się wymienia. Nie podawać ręki kobiecie, póki ona sama tej ręki nie wyciągnie. Bardzo ważna rzecz. Niekulturalne, nie ma to za bardzo związku z religią, to jest po prostu kwestia kultury. Takiej rzeczy tutaj robić nie wolno. Coś jeszcze byś dodała, jaki zwyczaj, Gazel? O, ja wiem. To może nie zazwyczaj, ale nauczyć się korzystać z irańskiej toalety. Okej. Okay. Dawaj, bo z pewnością zaciekawiłeś naszymi. Wbrew pozorom są bardzo ważne rzeczy, bo może być po prostu kłopot. Na przykład w Iranie, no, z toalety korzysta się w klęczkach, już dalej tego nie będziemy rozwijać, tej rolki papieru. No i używa się wody. Papieru toaletowego nie wolno w ogóle wrzucać do toalet, bo się zapcha i będzie katastrofa. Zawsze jest jakiś kosz obok, a jak nie, no to trzeba mieć jakiś woreczek plastikowy i sobie taką chusteczkę mokrą później po użyciu po prostu tego woreczka wrzucić i zutylizować w koszu najbliższym na śmieci. Szczególnie jak korzystamy z toalet publicznych, to jest bardzo ważna rzecz, żeby nie wrzucać papieru do toalet. Naprawdę, to jest naprawdę bardzo ważne. Ja wiem, ale wiesz, masz świadomość tego, że to jest najbardziej higieniczny sposób korzystania w ogóle z toalet. Dobra, słuchaj, nie będziemy tego rozwijać, bo... Idziemy dalej. Ale jest ważne, zwróćcie na to uwagę, wszyscy, którzy planują przyjechać do Iranu, że przestawić się na tą wodę, te kilka kropli wody w bieliźnie naprawdę nie zrobi nikomu krzywdy, w tydzień się przyzwyczaicie, a może nawet w 3 dni i będzie ok. No dobra, ale wspomniałeś o wodzie. Albo mieć chusteczki ze sobą, tak? Tylko później ich nie utylizować w toalecie. Arsowanie na bazarze. O! No, cierpliwości, kultury cierpliwości. Nam, Polakom, Europejczykom potrzeba w szczególności, bo Iran to nie kraj arabski i ta kultura bazarowa jest też inna od tego, jak jest w krajach arabskich, których my nie byliśmy, więc nie wiemy, ale z tego, co słyszeliśmy, z tego, co ty mówisz, jako że masz doświadczenie, to dajemy tutaj wiarę. W Iranie to tak nie działa, czyli nikt nie wciąga do kramu, nikt nie wciąga na bazar, do sklepu, że musisz coś kupić. Nie, to po prostu z ciekawości, jak ktoś proponuje herbatę, to on proponuje herbatę, bo chce z tobą pogadać, a nie dlatego, że on chce coś ci sprzedać. Tak? Zapytać, skąd jesteś, jak ci się podoba, no to są bardzo częste pytania i to żadnego związku nie ma z chęcią sprzedaży, więc jak ktoś będzie niefajnie na to reagował i myślał o tym, o Boże, znowu mnie będzie wciągał i próbował coś sprzedać, no to jest niefajne, bo ten człowiek naprawdę nie miał tego na myśli. To jest taki sam facet czy kobieta, jak spotkamy na ulicy i pyta nas, jaka się nam Iran podoba. Ten sam facet, ta sama kultura, ta sama zasada panuje na bazarze. To, że on coś tam sprzedaje, to jest zupełnie poboczna rzecz. I jak ci coś będzie podobało, to wtedy to możesz kupić, ale on nie będzie ci nic wpychał na siłę. Do niczego nie będzie przyciskał i przymuszał. To są ogromne różnice, więc trzeba zwrócić na to uwagę, żeby tego w ten sposób nie traktować, bo urazimy wtedy Irańczyka, tego sprzedawcę. Tak, też tak jak mówi, kolegował się z wielu osób w bazarze i po prostu jak idziemy do bazaru, to ludzi z tych sklepach stają i tak wymachają rękę i po persku mówią do Bartosza salam Bartosz i tak. Rozumiem, że on uwielbia z waszej dwójki najbardziej robić zakupy. Tak mniemam. No, chyba tak. Ja lubię bardzo perskie. Lubimy bazary generalnie, no bo fajne rzeczy tam można znaleźć. To może przeskoczymy na temat bazarów, co? No dobra, dawaj. Coś fajnego za sobą. Tutaj rozłożyliśmy. To się nazywa galamkari, czyli to są takie... Ja pokażę może z bliska, bo mam jeszcze jeden. To nasz znajomy, uczestnik naszej wyprawy, bo mu się tak bardzo spodobały galamkary, że poprosił, żebyśmy mu przywieźli ze sobą z Iranu. I to jest, nie wiem jak to widzicie dobrze, mam nadzieję, że to widać. A jak widzisz to dobrze?
Widać, no super. No to są takie piękne obrusy, które ja to teraz z bliska pokażę w jakimś fajnym miejscu. Teraz mnie nie zobaczycie, ale widzicie obrus. To są obrusy drukowane pieczęciami. One mają wiele kolorów, które... Są takie, Bartek, czy to można porównać do takiego cienkiego dywanu, czy nie? Nie, to nie ma nic wspólnego z dywanem. To jest płótno, to jest materiał bawełniany. To nie jest nic związane, to jest po prostu płótno, na którym się drukuje różnymi barwami, kolorami, wzory. Jest seria pieczęci na zasadzie pozytywu, negatywu i jak coś pomożesz mi teraz, negatyw i? Pozytyw. Pozytyw, o właśnie, czyli dobrze mówiłem, gdzie jeden kolor jest na przykład czerwony, a drugi obok będzie złoty albo niebieski, tak? Czym więcej tych kolorów, tym więcej musi być pieczęci tak idealnie wyciętych, na których te kolory się będzie nanosiło i przybijało do tego płótna, tak żeby stworzyły ładny, kolorowy wzór. Czyli czym więcej kolorów, tym bardziej fajna robota, tym no, wyższa jakość, wyższa cena. I takie na przykład coś warto znaleźć na bazarze. Z tego słynie Esfahan dzisiaj. Kiedyś to produkowano też w Damganie, czyli to jest północno, już w zasadzie północno-wschodni Iran. Ale dzisiaj to się kojarzy z Esfahanem. Galamkary z Esfahanu zdecydowanie warto sobie przywieźć z podróży, znaleźć na bazarze. Ale trzeba się naszukać, bo większość pracy to niestety jest no, takie typowe, już jako że Iran stał się krajem turystycznym, no, produkt dla turysty. Żeby to sprzedać poza tym Esfahan jest takim miastem, które jest bardzo miastem turystycznym, w związku z czym trzeba się naszukać, a najlepiej po prostu wiedzieć, gdzie znaleźć fajny galamkar. Jesteśmy przy tym i tych bazarach, no to słuchajcie, co w takim razie z takiego Iranu przywieźć? Już wiemy, że, bo to rozumiem, można... to rozumiem, że można traktować jako taki obrus, tak? Tak, no to jest obrus, dokładnie. Co jeszcze? Dywany perskie, no zdecydowanie, jak ktoś nie ma nic przeciwko perskim dywanom, ogólnie przeciwko dywanom w domu, bo są ludzie, którzy wolą mieć płytki czy drewno na podłodze, to zdecydowanie warto się tym zainteresować i poszukać antyków, nie kupować nowych dywanów, bo prezentują wyższą wartość, wyższą jakość wykonania, a przede wszystkim są unikatowe. Zazwyczaj w jednym egzemplarzu tylko powstały i nie da się znaleźć drugiego podobnego nigdzie. No dobra, a powiedz, jak taki dywan przewieźć do Polski na przykład, albo gdziekolwiek? No ja bym to zwinął, najlepiej włożył do bagażu. Nie wysyłasz DHL-em, nie ufasz kurierom. Wiesz, no te sankcje, które zostały nałożone na Iran, to niestety, ale powoduje, że firmy takie jak DHL no, nie mogą, czy UPS, nie funkcjonują w Iranie i nie da się wysłać kurierem. Funkcjonuje na przykład normalna poczta. Można by było coś takiego spakować i wysłać pocztą, ale jak my wozimy na przykład dla siebie, no to wtedy zabieramy to do bagażu rejestrowanego. Jedzie w walizce taki dywan do Polski, jak coś fajnego znajdziemy. I tak polecamy robić tym osobom, które się takimi rzeczami interesują, tylko że tutaj naprawdę trzeba się na tych rzeczach znać. Jeśli ktoś chce kupić fajny dywan, coś, z czego będzie się cieszył przez wiele lat i będzie no, wiedział, że to po prostu jest unikat, no to trzeba taki dywan kupić w dobrym miejscu jest osobą, która się na takich produktach zna. Czyli z kimś, kto tutaj po prostu mieszka najlepiej, tak, z lokalnym przewodnikiem. Ale nie też z takim, który dostaje prowizję od sprzedawcy. Bo to wtedy będzie zupełnie w inną stronę szło. Okej, no dobra, to już wiemy, że dywan, wiemy, że obrus. Coś jeszcze polecacie, żeby przywieźć jako pamiątkę z Iranu? Żywcze produkty. Jedzenie. Co jeszcze przywiozłem? Co my przywozimy? Szafran. Słuchaj, tutaj zawsze jako prezent dodaje się szafran. To jak idziesz do komuś domu, jako prezent często dodaje się szafran. I nie, może Polacy nie wiedzą, jak to korzystać, ale w Iranie to po prostu dodaje się do wszystkiego. Do ryżu, do ciastka, do herbaty. Także ten szafran, no to jest wszędzie obecny produkt. Pistacje, zdecydowanie pistacje irańskie.
Nie będziemy zdradzać, gdzie my kupujemy pistacje. Jak ktoś chce mieć najsmaczniejsze pistacje, musi się z nami wybrać do Iranu. Bardzo nam przykro. Zapraszamy. Nam nie jest wcale przykro, tylko już się nie możemy doczekać, słuchajcie, jak tylko Iran będzie otwarty. I to lata pracy, żeby znaleźć najlepsze pistacje, no to tak łatwo tego nie sprzedajemy. Z nami jadą, to wtedy mówimy, gdzie można fajne produkty dostać, na przykład gdzie można kupić bardzo fajny zire, to było co? Kmin rzymski, czyli kumin świetnej jakości. Na przykład, no, wiesz, zioła w Iranie się tutaj nie uprawia. Zioła w Iranie, czyli pod kątem oczywiście jakiegoś kminu, tymianku, tego typu rzeczy, zbiera się w górach, całkowicie organiczne rzeczy. Chodzą ludzie, którzy na wiosnę wyruszają na kilka dni w góry i znoszą po 30 kg ziół świeżych, niesamowicie aromatycznych z irańskich gór i takie rzeczy się sprzedaje na bazarach, w jakichś rogach ulic i to też na przykład warto przywieźć, na przykład kmin rzymski. Kmin rzymski najlepszy jest z Kermanu, Irańczycy mówią, z okolicy Tabasu również, tak, zupełnie nieturystyczne rejony. Stamtąd kmin jest świetny. Oprócz tego słodycze, irańskie słodycze. Kerman, w którym teraz jesteśmy, słynie z produktów, no śmieszne, no wegańskich produktów słodkich. Dlaczego? Bo ten kraj, bo ten region był przez bardzo, bardzo wiele wieków ofiarą no, rozbojów, napadów, wojen, które przetaczały się non-stop tym regionem, co powodowało, że ludzie byli biedni dosyć i w związku z czym z prostych produktów tworzyli fajne, smaczne rzeczy i na przykład można znaleźć takie ciasteczka, które się nazywają kolompe. Warto sobie zanotować, zapisać i zdecydowanie spróbować będąc w Kermanie. To są ciasteczka z daktylami w środku, z taką pastą daktylową, a ciasto na te ciasteczka jest zrobione oryginalnie z mąki ryżowej. Uwaga, z mąki ryżowej, więc nawet dla osób, które mają uczulenie na gluten, może też być jakaś całkowicie tradycyjna przekąska, no, no słodycz z Kermanu. Ciasteczka kolompe. Co jeszcze z ciasteczek? Baklawa irańska, która jest zupełnie inna od baklawy tureckiej, zupełnie, absolutnie inna, bo turecka jest mokra, irańska jest w takie rąby powycinana, jest raczej zwarta. Najsłynniejsza baklawa jest z Jazdu, ale my wiemy, że są lepsze i też nie powiemy gdzie. To dobrze, bo wy mieliście rozpalić apetyty. Słuchajcie, my moglibyśmy tak jeszcze długo rozmawiać i z pewnością tych tematów byłoby jeszcze cały milion, no bo przecież o tych wszystkich rzeczach w trakcie takiego wyjazdu. No właśnie, słuchajcie, powiedzcie mi jeszcze, ile czasu najlepiej przeznaczyć sobie na wyjazd do Iranu? I już na koniec tylko, ale no muszę was o to zapytać, bo to jest też taki ważny aspekt, to jest kuchnia. Tak, na czym się w głównej mierze opiera kuchnia Iranu i na jak długo zaplanować wyjazd? Słuchajcie. Gazel o kuchni, a ja o wyjeździe. No proszę, tak. No słuchajcie, kuchni perski bardzo zależy na żółw, dobrze powiedziałam? Na żółwie, nie, na zioła. Na zioła. Jej bazą są zioła. Tak. Mamy takie stare jedzenie nazywane ash. To jest taki gęsty gulasz i w tym wiele rzeczy jest, jak różne fasolki i różne zioła, dobrze powiem? Mhm. Jak bazylia, szpinak, mięto dużo. To bardzo zróżnicowane może być ten asz. I to jedzenie jest tak stare w Iranie, że słowo kucharz po persku to jest asz, paz. Paz, czyli gotować. Osoba, która gotuje asz. I od tego pochodzi słowo kucharz, wyobraź sobie, asz, paz. Osoba, która gotuje asz. To jest ciekawe, bo to jedzenie zazwyczaj turystom nie smakuje, bo w złych miejscach jedzą asz, a asz potrafi naprawdę być niesamowicie pyszne. Mm-hmm. No i co jeszcze? I słowo kuchnia po persku to jest aszpaz, czyli dom, osoba, która robi asz.
Niesamowite. Czyli słowo, które trzeba opanować, jadąc do Iranu koniecznie. Słowo i potrawa, której trzeba spróbować w dobrej jakości. No gdzie próbować? No tam, gdzie najmniej do tego nas zachęca wygląd miejsca. Czyli zazwyczaj takie, ja mówię, to są miejsca, gdzie są brudne szklanki albo brudne miseczki. To tam, gdzie jedzą po prostu lokalni. Tak jak się jedzie do Tajlandii, na Sri Lankę, do Indii. Słuchajcie, jedzcie tam, gdzie chodzą jeść lokalni, nie tam, gdzie są restauracje dla turystów. Bo w restauracjach dla turystów można się co najwyżej zatruć. A od zatrucia nasza znajomość się zaczęła. Gdyby Gaza się nie zatruła tak, że wylądowała w szpitalu, to my byśmy się nigdy nie poznali prawdopodobnie. Ale to jest historia na inne spotkanie. Mówimy się w walentynki, słuchajcie. Ale powiedzcie, czy kuchnia Iranu bazuje na mięsie, raczej na warzywach, na ryżu, na ziemniakach, jakbyście tak mieli w tym kierunku troszeczkę nas naprowadzić? Dobrze. Czyli to, co jest zawsze na stole, jest często ryż i chleb. Czyli w kuchni polskiej ja widzę, że ta rola robi ziemniak i w Iranie to jest ryż albo chleb i zawsze dodatkowy do tego jest jakiś gulasz. Albo to się je z gulaszem, albo z ryżem. I co jeszcze jest ciekawego na stole irańskim? Takie chrupiące chleb albo ziemniaki, które dodaje się pod ryż, jak pod się gotuje ryż. I to jest Irańczycy uwielbiają tego i nawet mogą się zabić przez to, że kto dostaje tego więcej. Może nie zabić się, ale mama Żad, będzie tak. faworyzowała na przykład swojego ulubionego syna i on dostanie więcej tego chleba przypieczonego spod ryżu albo tego przypieczonego ryżu ze spodu garnka da temu ulubionemu synowi. I to się nazywa? Tahdig, czyli podganka. Tak jest, pod garnkiem, tak się to nazywa i to absolutnie wszystkim, którzy do Iranu przyjeżdżają, bardzo smakuje. To z dna garnka, a łatwo to dostają, bo turystom zazwyczaj daje się te najfajniejsze rzeczy. Szczególnie jeśli pójdziemy do restauracji czy tam do knajpki, gdzie jedzą lokalni. No bo jak będziemy chodzić tam, gdzie chodzą turyści, no to oni się przewijają jeden za drugim i na tą jakość jedzenia się nie zwraca za bardzo uwagi. Więc tam, gdzie są brudne szklanki, jeść jedzenie, jak jedzą Irańczycy, jeść ash, jeść adasi, czyli zupę soczewicową, jeść lubia garm, czyli ciepłe fasolki, czyli tak jakby nasza fasolka po bretońsku, to też w Iranie jest obecna, ale jest zupełnie bezmięsna, tylko fasolki w takim pomidorowym jakby sosie. Bardzo fajne, dobre rzeczy, zdrowe rzeczy przede wszystkim, dostępne w takich miejscach, gdzie stołują się lokalni. No i co jeszcze? Na stole zawsze jest taki osobny talerz i w tym są świeże żółw? Nie, żółw nie, zioła. Świeże zioła. I to zawsze z boku, cokolwiek jesz, ty świeże zioła też jesz. Czyli bazylia, cebula, cokolwiek, pietruszki i to na świeżo się je. To jest takie ciekawostki w Iranie, że mięta, tak, najpierw patrzę, że czemu oni jedzą takie trawę. Na każdym stole obok leży trawa, przy każdym talerzu. No i Irańczycy się tym zajadają. Kilka dni zazwyczaj mija, zanim my Polacy się do tego przekonamy, ale jak już załapiemy, to potem dostajemy zdjęcia od naszych uczestników. Słuchaj, jak gotują w domu, że oni teraz przywożą sobie do domu na obiad sabzi, no bo tak się to nazywa, sabzi, czyli zielenina, czyli zioła. I też towarzyszy im to przy na przykład niedzielnym obiedzie, taka mieszanka ziół do zagryzania. To jest też coś bardzo charakterystycznego w Iranie. Dobrej jakości zioła tylko w takich miejscach, gdzie jedzą lokalni. Ponownie, jak mantrę będziemy powtarzać, żeby jeść w miejscach, gdzie jedzą lokalni. No i jeszcze chciałam powiedzieć. Co chciałaś powiedzieć? Uciekło. Aha, o mięsa pytałaś. Że jedzenie często mają mięso, ale to nie jest główne. Czyli jest gulasz, dużo rzeczy w tym jest i kawałki mięsa też w tym wpływają. Jak umiesz, czyli możesz gdzieś jeść lokalnie, to możesz prosić im, na przykład osoby, które nie jedzą mięso, żeby osobno dla ciebie robili
bez mięsa. I jedzenie irańskie mają tego potencjał, że po prostu zmienić to mięso na inny rzecz. Albo wyrzucić i smakuje tak samo fajnie. Także to jest wszystko możliwe. Jak Gazan mówi słowo gulasz, to nam w Polsce gulasz się kojarzy z czymś od razu, że tam musi być mięso, a w Iranie też tak nie jest. Gulasze, ich bazą są jednak warzywa. W większości to jest mieszanka różnych warzyw, która została podsmażona z ziołami, z kaszkiem, czyli z czymś takim na bazie jogurtu kwaśnego. Ciężko to wytłumaczyć, trzeba spróbować w Iranie. Trochę pachnie kozą, jak nam Polacy mówią, których zabieramy do Iranu. To ja tego nie będę jadł, bo to pachnie kozą, ja tego nie zjem. Ale jak się przekonają, albo ci, którym to kozą nie pachnie, albo z kozą nie mają problemu, to ten jogurt taki o intensywnym aromacie jest bardzo smaczny i też się tego często używa do przygotowania irańskich dań, irańskich gulaszy, gulaszów, gulaszy. Gazal, jak z tym biernikami? Słuchajcie, ja już się zrobiłam tak mimo godziny, że to jest w ogóle jakiś kosmos. Na koniec sam błagam, powiedzcie nam jeszcze, ile czasu, to jest taki minimalny czas, który trzeba przeznaczyć na wyjazd do Iranu. Na pierwszy raz oczywiście, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, 10 dni. Co rekomendujecie? No i my już w blokach startowych. No i co? To zależy od tego, czy osoba jedzie sobie samodzielnie z plecaczkiem, czy jedzie z wycieczką, tak? Bo jak ktoś jedzie z plecakiem, no to fajnie byłoby tutaj być miesiąc. Okay. Ja myślę, że to nie to spotkanie na ten temat, a jeśli chodzi o wycieczki zorganizowane, na przykład z nami, to da się to spiąć na przykład w 16 dni, taką wycieczkę po głównych atrakcjach Iranu, plus dorzucić do tego troszeczkę prowincji, znaczy troszeczkę nie, no całkiem sporo prowincji, żeby zasmakować i tego, jak ludzie mieszkają w miastach, i tego, jak mieszkają w wioskach, i tego, jak mieszkali kiedyś i jeszcze w niektórych miejscach w Iranie można ten styl życia zobaczyć. Czyli 16 dni można zobaczyć cały spory teren Iranu, ale to taki jeden przyjazd na pewno nie wystarczy do tego, żeby Iran poznać. My jesteśmy gadułami, co już chyba widać, ja w szczególności. Ja gadam cały czas na naszych wyprawach i wyobraź sobie, przez te 16 dni ja się nie potrafię tej całej wiedzy przekazać, tak? Że jedno zobaczyć te miejsca, a dwa zrozumieć Iran, przekazując to, co chcemy powiedzieć, tego czasu jest po prostu zbyt mało, bo Iran jest ogromnym krajem. Dlatego jeszcze zanim wyjedziesz, to już planujesz kolejny powrót i kolejny wyjazd do Iranu i słuchajcie, z tą nutą was absolutnie zostawiam, bo ja podejrzewam, że macie przeogromny niedosyt jeszcze tych wszystkich tematów. Ja absolutnie nawet chyba połowy pytań nie zdążyłam moim gościom zadać, ale trochę mam taką nadzieję, że dacie nam znać w komentarzach, co was interesuje, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, a ja wam obiecuję, że to nie była nasza wspólna ostatnia rozmowa, więc będziemy wracać, będziemy rozmawiać tak właśnie, jak to jest z Iranem. Na początku troszeczkę a propos tego, z czym mamy do czynienia, gdzie się wybieramy, a stopniowo coraz bardziej będziemy poznawać kraj, więc to wam z tego miejsca obiecuję. Kochani, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za waszą energię, za masę wiadomości. Sama nie wiem, jak to wszystko poukładać, a co dopiero nasi widzowie, więc słuchajcie, ja was zapraszam serdecznie, żebyście zerkali od czasu do czasu na stronę Bartka i Gazel. Kochani, dziękuję jeszcze raz za to, że byliście dzisiaj z nami, za te wszystkie niesamowite informacje, obalenie tych mitów, na których mi bardzo zależało i takim prawdziwym poznaniu od kuchni tak naprawdę tego, z czym możemy mieć do czynienia, wybierając się do Iranu. A ja z tego miejsca zapraszam was, moi drodzy, na kolejne spotkanie już za tydzień, we wtorek. Zabieram was troszkę bliżej, ale obiecuję, że też będzie bardzo ciekawie, bo do Portugalii, więc bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, was pozdrawiam. Życzę udanego wyjazdu, cudownej podróży, fantastycznych wrażeń. No i czekamy na informacje, słuchajcie, kiedy będziemy mogli do was przylecieć. Do zobaczenia. A po persku jak się mówi? Chodafes. Chodafes, czyli do widzenia. Do zobaczenia. Dzięki.